Dobry wieczór, witam państwa serdecznie. 20.00 zaczynamy. Proszę państwa, ci z was, przepraszam za taką bezpośrednią formę, którzy śledzą kanał, pamiętają sprzed kilku dni materiał, tym jak to nasz ukochany Zbyszek Zbigniew szuka sposobu czy też pomocy u medyków, by ktoś potwierdził legendę jego stanu zdrowia. Szukał znaleźć niemu. No i drodzy mili. Moi Państwo, jak donosi moje źródło w Sówpolu, jednak będziemy świadkami cudu. To też potwierdził Patryk Jaki, który wystąpił u jednego z byłych propagandystów TV PiS, W materiale, który opowiada o tym, jak silny jest Zbigniew Ziobro. Jak szykuje się do powrotu do polityki. Otóż, proszę Państwa, zaczyna się teraz nowa narracja. Narracja, która ma dokonać rodzaju cudu uzdrowienia, by Zbigniew mógł stanąć przed komisjami śledczymi czy przed prokuraturą, mógł składać zeznania. Oczywiście, najpierw trzeba będzie skutecznie doręczyć mu wezwanie, co nie będzie wcale takie łatwe, bo prokuratura, Formalnie nie wie, gdzie Zbyszek przebywa i jeszcze minie wiele czasu, zanim się dowie. No mamy przykład chociażby z dnia dzisiejszego, jak prokuratura nie potrafi dostarczyć wezwania Michałowi Wosiowi. Kolejny raz, ale tłumaczy, że dostarczyła skutecznie jego obrońcy. Więc tutaj chyba panu Wosiowi coś nie wyszło. Ale drodzy Państwo, zanim przejdziemy do meritum, przypomnimy też. Co takiego opowiadali ludzie ziobry o jego stanie zdrowia, to posłuchajcie Państwo i obejrzyjcie przy okazji tego arcyciekawego materiału, który jest zapowiedzią zbliżającego się cudu. Dziwego cudu, uzdrowienia. Santo Subito albo Subito Santo. Zobaczcie. Jakie są szanse, że Zbigniew Ziobro wróci do czynnej polityki aktywnej? Uważam, że duże, dlatego że jest silnym człowiekiem. On już bardzo wiele przeszedł za czasów pierwszych rząd, po pierwszych naszych rządach, to był przez 8 lat prześcigany przez 80 postępowań prokuratorskich, no po prostu był, bożony z jednej prokuratury do drugiej, przez zarzuty mu postawiono. To po prostu jest, cud go uratował wtedy przed więzieniem, dlatego że akurat nagrał lepera i ta historia, którą przyto na niego się nie, no złamał ją, się nie potwierdziła, ale niewiele brakowało, poszedłby siedzieć już wtedy. Więc, więc teraz próbuję zrobić dokładnie to samo. Interesujące, nieprawdaż? Silny człowiek wraca, wróci. Ten sam Patryk Jaki, który jeszcze parę tygodni temu twierdził coś zupełnie innego, ale pozwólcie Państwo, że zacytuję i przypomnę, co sam zainteresowany i jego ludzie opowiadali w mediach. Przygotowałem sobie. Drobny, podkreślam, drobny wycinek ich twórczości. Sam Zbigniew Ziobro zdradził w rozmowie z SuperEkspresem, że już y, za niebawem czeka go długa operacja. Cytuję jego słowa. W tym tygodniu czeka mnie kolejna operacja. Niestety pojawiły się teraz kolejne poważne problemy. Lekarze zdecydowali, że doświadczonego chirurga nic nie zastąpi i choć to wszystko nie wygląda najlepiej, przeżycia są, ogólnie mówiąc, słabe. Głęboko wierzę, że mi się uda, bo przecież musi się udać. I następnie dodał. Zrobiłem gastroskopię, ale był już za późno. W przełyku wyrósł ponad 7-centymetrowy nowotwór i dał przerzuty do węzłów chłonnych. Rozwijał się wiele lat. Tak w marcu, powiadał Zbigniew A Patryk Jaki z kolei w maju, tak sobie poskaczemy trochę, był gościem rozgłośni radiowej i podczas rozmowy uchylił nieco rąbka tajemnicy na temat tego, jak czuje się jego szef. Pytano o kolejną operację Zbigniewa Ziobro. Poinformował, że zabieg został przeprowadzony w czwartek, czyli przed 24 maja. ale dokładniejszych informacji jeszcze nie posiada. Stan zdrowia jest słaby, naprawdę jest zły. Pan minister powinien być w szpitalu. A wiemy, w jakich okolicznościach musiał wrócić do Polski, jego stan zdrowia się pogorszył. Nie wiem jeszcze, jakie są wyniki tej operacji. Przekazuję. Po skomplikowanej, ciężkiej operacji, która trwała 8 godzin, człowiek powinien leżeć pod opieką lekarza, nie wracać do Polski, ocenił europoseł, nawiązując do niedawnych wydarzeń. To jest jeszcze nic. Posłuchajcie Jacka Ozdoby, który w pewnym gościu poranka emitowanym na antenie TVP Info. Z informacji przekazanych przez świeżo upieczonego europosła wynika, że Zbigniew Ziobro walczy, to jest początek czerwca, walczy z bardzo poważnymi powikłaniami wynikającymi z zabiegów, które przechodził. Rak krtani, fragment, który został wycięty oraz wszystkie dodatkowe dolegliwości powodują, że dłuższa jego wypowiedź jest praktycznie niemożliwa, powiedział Jacek Ozdoba. Tu pragnę Państwu zwrócić uwagę na fragment rak krtani. To są słowa Jacka Ozdoby. Proszę Państwa i mamy, cofamy się w czasie. Zupy taki krok w tył. Pierwszy luty 2024 roku. Wiceprezes suwerennej Polski Michał Wójcik przekazał nowe informacje na temat stanu zdrowia z gminie Zbigniew Ziobro prosił mnie, żebym przekazał wszystkim, którzy obserwują siebie, symptomy mogące wskazywać na chorobę nowotworową, żeby nie bagatelizował objawów. Podkreślił. W grudniu politycy suwerennej Polski informowali, że były minister sprawiedliwości ma zdiagnozowany nowotwór złośliwy. Pod koniec 2023 roku Zbigniew Ziobro przestał pojawiać się publicznie, gdy przedłużająca się nieobecność polityka na posiedzeniach Sejmu zaczęła wzbudzać zainteresowanie mediów Posłowie suwerennej Polski przekazali, że powodem są problemy zdrowotne. Patryk Jaki. W rozmowie z interem poinformował, że Zbigniewa ziobry lekarze zdiagnozowali zaawansowany. Nowotwór złośliwy. Poseł Jacek Zdoba dodał później w Radiu Z, że ziobro ma bardzo poważną chorobę onkologiczną oraz że to kwestia przełyku. To krtani czy przełyku. Ale. Może ozdoba nie odróżnia pediatra od pederasty. Tak też bywa. No i Super Express, proszę Państwa, też informuje o tym, że Michał Wójcik przyznał, że Digniem Ziobro walczy o życie. Jest bardzo chory, walczy o życie. My po prostu się modlimy, czekamy, żeby wrócił do zdrowia i mam nadzieję, że wróci do życia publicznego, bo to, co się dzieje, to jest coś nieprawdopodobnego. Proszę Państwa, to jest bardzo skromny wycinek twórczości gangusów w polu. A jak słuchaliście Państwo przed chwilą, to Patryk Jaki nagle zaczyna budować zapowiedź cudu. I teraz, drodzy Państwo, wyjaśnię, pozwólcie, że wyjaśnię, jeżeli mogę Państwu cokolwiek wyjaśnić, raczej wydać swoją opinię a Państwo yy, połączycie swoje kropki, ja połączę kropki, Wy pokolorujecie obrazek, więc przepraszam za to wyjaśnienie, że Państwu będę cokolwiek wyjaśniać, może to było niestosowne z mojej strony. Ale jakby na świetle moje myśli, oświetlej, Podświetlę. i Państwu je wyświetlę. O, tak będzie najlepiej, prawda? Nikt nie decyduje się potwierdzać legendy zdrowotnej Zbyszka. Nie znajdzie się taki lekarz, który się po tym wszystkim podpisze. A nawet jeżeli by Zbyszek przygotował taką dokumentację, którą już gdzieś tam był posiadł, chociażby z Lublina, to rzecz jasna, cała ta dokumentacja będzie podlegała bardzo ścisłej weryfikacji przez zespół biegłych powołany przez prokuraturę, aby zbadać stan zdrowia osoby, która będzie za niebawem, przepraszam, podejrzana. Więc co byście zrobili na miejscu Zbyszka? Bo jego sytuacja procesowa, gdyby się okazało, że czego nie można wykluczyć, że cała ta impreza z chorobą to był pic na wodę, to jest pełna kompromitacja. Czyli to są kłamstwa publiczne, w jest zamieszanych mnóstwo ludzi. Też lekarze, którzy twierdzili, że potwierdzają chorobę Ziobry. Jeden z tych lekarzy jest z Lublina, taki znany wieczny rezydent. Wszyscy ci ludzie musieliby zeznawać w prokuraturze i się nie z tego tłumaczyć. Bo oni jakby poświadczali nieprawdę, yy, raczej poświadczaliby nieprawdę, gdyby się okazało, że cała ta historia choroby została po prostu zmyślona. Bo Zbyszek się próbował jakoś chronić i bronić. Więc co zrobić, by nikt nie ruszał tej dokumentacji medycznej, bo też nie będzie podstaw formalnych, yy, prawnych do tego, by do tej dokumentacji zaglądać, by badać zbigniewać Ziobę. Wystarczy, że ogłosi, że o zdrowiu. Że stawi się na każde wezwanie prokuratury. On wie, że będzie musiał, we wrześniu się wiele zacznie dziać wokół niego. I kiedy ja rozmawiałem z moim informatorem z Suwpolu, to potwierdził, tak, że e, niewykluczone, że Zbigniew Ziobro teraz nagle ozdrowieje za 4 do 6 tygodni. Tak, mniej więcej w połowie września. E, będą ogłaszać, że nastąpił cud, e, że modlitwy zostały wysłuchane, a Zbigniew Ziobro ozdrowieje. Będzie miał normalny głos, przybędzie na wadze, wszystko będzie ok. Więc nie ma powodu, żeby ktokolwiek badał dokumentację medyczną, skoro Zbigniew Ziobro deklaruje, że jest zdrowy. Powie, tak oczywiście ja się stawię, proszę mi skutecznie doręczyć wezwanie. Wtedy się zacznie impreza z doręczaniem wezwań. Jak wiecie, prokuratura jest niezbyt obrotna w tej materii. Nie jest w stanie sobie radzić z dostarczaniem wezwań, czy to Obajtkowi, czy też innym, bo Szaremu Kowalskiemu to zapewniam Państwa, że Wezwanie by zostało skutecznie doręczone i to w ciągu paru godzin, albo zostałby zawleczony przed oblicze prokuratora, bo, bo to jest łatwe. To nie nastręcza trudności. A tu mamy Wosia, Ziobę i innych obowiązków na wolności. on będzie grać na czas, ale już zdrowy. Uratował sobie, powiedzmy, te 8-9 miesięcy i niewiele mu to dało poza tym, że wciągnął w historię swojej choroby wielu ludzi, którzy o tym opowiadali no nie mając jakby wyjścia Ale no wystarczy, że o więc spodziewajcie się Państwo, że po wysłuchaniu Patryka Jakiego który jakby zapowiada ten cud który się zbliża, że Ziobro będzie chciał wrócić do polityki i w, 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 w srebrnej błyszczącej zbroi, albo w złotej zbroi no złota to im nie brakuje stanie i powie oto ja Jestem, będę bronić własną piersią, i tak dalej, i tak dalej. Spróbuję budować wokół niego jakiś tam mit. Prokuratura już nie może badać jego stanu zdrowia pod kątem badania dokumentacji medycznej, ponieważ on y, będzie oczywiście badany, na przykład przez psychiatrów, bo jeżeli komuś stawia się zarzuty, to jest obligatoryjne badanie psychiatryczne, y, i tam opowie, że przecież on jest zupełnie zdrowy. Nic mu nie dolega. Wszystko jest okej. Okay. Kłopot jest zawarty, ale to jest jego prywatna sprawa. Nie, nie zamierza o tym mówić. Nie ma to wpływu na postępowanie, nie ma to wpływu na jego przesłuchanie. On nie będzie o tym mówić. Nie będzie przedstawiać żadnej dokumentacji medycznej, bo nie. Skoro może być przesłuchany, to nie ma powodu, by go badać. Znaczy, badać dokumentacji medycznej. Czyż Państwo rozumiecie, w jaki sposób Ziobro zakpi Również i z pana prokuratora generalnego, pana Korneluka, ze wszystkich ponownie. A był moment, że można było to wszystko ujawnić, obnażyć prawdę. No ale może, kto wie, pojawi się ktoś na arenie, który stwierdzi, że hola, hola, Zbyszku, nie tak prędko. Jeżeli kłamałeś, że byłeś chory, to trzeba to kłamstwo. Obnażyć i wykazać publicznie. Także to nie jest koniec tej historii, ale zobaczcie, jak pięknie się wszystko układa. Z tą myślą Państwa zostawiam, życząc miłego wieczoru. Zapraszam wszystkich Państwa do wspierania kanału. To jest, można powiedzieć, miesięcznie niewielki wydatek, a grosz do grosza, a będzie. I kokosza, i nowa kamera, i, i może kilka jeszcze innych dodatków, tak by kanał był jeszcze bardziej profesjonalny. Bo bardzo bym chciał, żeby były tutaj, żebym mógł pokazywać różne rzeczy, tak? Też kwestia zakupu odpowiedniego oprogramowania. Także jeżeli Państwo możecie wesprzeć 9,99 miesięcznie, mam nadzieję, że taka kwota by jeśli nawet umknęła Państwa uwadze. Zapraszam również do subskrypcji, a nade wszystko przekazujcie dalej moje materiały, jeżeli uważacie, że są wartościowe. Mili Państwo, tradycyjnie już zapraszam jutro o 10.00 na poranną kawę. Rzecz jasna tę kawę na literę G. Będzie geopolitycznie, a później tak jak zwykle 14.20. To Dobrego wieczoru, dobrej nocy, do zobaczenia.